Hej, hej, witam Was w nowym vlogu. Nie chcę wkładać włosów do śniadania. Kolejny vlog, mam nadzieję, że się cieszycie. Ja jakieś takie flow złapałam. Robię właśnie śniadanie przed pracą. Sprawdzam, czy mnie widać na zegarku. Dlatego to jak będę robić jakieś takie dziwne rzeczy, to ja nie sprawdzam godziny i wiecie, to nie o to chodzi. Robię dzisiaj tosty, bo mam taką ochotę. Znalazłam w lodówce ten ser do tostów Hochland i on jest mega, ja go uwielbiam do tostów, bo one potem takie są mokre. No w sensie, że ten serek tak wycieka i to jest takie super. Śpieszę się, bo oczywiście jestem nie do czasie, jak to zazwyczaj o poranku. Mam na sobie dzisiaj ten sweterek z ostatniego mierzymy. Nie mierzymy, bo ich nie mierzyłam. Pokazywałam Wam tylko ten z tymi pięknymi kwiatuszkami. I leginsy ze Stronga, bo muszę mieć wygodnie na pracę zdalną. Pomyślałam, że nagrałabym może takiego vloga albo reelsa, w sensie shortsa. O tym, co jem w ciągu dnia. Pracuję zdalnie na przykład, nie? W sensie to by mogło być ciekawe. Ja sobie zdaję sprawę, że ten ser to nie jest najlepszej jakości. Nie chcę szaleścić też za bardzo. Zdaję sobie sprawę, że ten ser nie jest najlepszej jakości, ale raz na jakiś czas można. No dobra, tościki gotowe. Ja lubię sobie dać trzy plasterki, w sensie po półtora i tak na środek, żeby było tak dużo, żeby się wylewało. To zmywarka. A żeby jeszcze dobić kalorie, no bo jakby było ich mało w tostach, nie? To strzelę sobie sos tzatziki. Wiecie, no nie będzie takie sos tzatziki, ja nie mam czasu teraz na takie rzeczy. Ale... Ale... To akurat nie ta przyprawa, ale jest jedna taka, która jest całkiem niezła i super smakuje. Ta jest taka, o, średnia na jeża, ale jest dwojga złego. Ja lubię, jak jest coś świecie mokrego, lubię być z jakimś sosikiem. O, tak, półtorej łyżki. Tak samo jak pizzę. Ja lubię jeszcze pizzę z oliwą, bardzo lubię pizzę z oliwą. Ale sos czosnkowy to jest to. Trochę wali koperkiem. Dobra, ja sprzątam. I widzimy się później, bo biegnę do pracy. Patrzcie na to przepiękne słoneczko. W ogóle ja jestem w szoku. Ja zabieram się za jedzenie śniadania. Także widzimy się pewnie koło 15. Wczoraj byliśmy w Biedronce. I nie wiem, czy wy też obserwujecie na Instagramie ten profil Food News Polska, ale ja jestem zakochana, po prostu tam zawsze się pojawiają fajne rzeczy. No i ostatnio pojawiło się Summersby. Ja nie piję alkoholu, raczej już nie pamiętam, kiedy piłam. Alf, czego ty mnie uczysz? Już nie pamiętam, kiedy ostatnio piłam alkohol, ale zeróweczkę czasem bardzo chętnie. I słuchajcie, no miałam duże nadzieje. To jest czarna porzeczka i limonka. I wiecie, jak to usłyszałam, jest tak strasznie, lubię czarną porzeczkę. A mówię, limonka, kurczę, to będzie takie fajne, kwaskowate, fajnie będzie na wakacje i tak dalej. Takie zimne, schłodzone. I się rozczarowałam. No bardzo średnie, bardzo słodkie, a ja liczyłam trochę na coś innego. Także z zeróweczek z Summersby to moim faworytem nadal pozostaje gruszka. Nie wiem w zasadzie, skąd się ta moja abstynencja od alkoholu wzięła. No nie mam pojęcia. Wcześniej jakoś nalałam sobie sok grapefruit, pomarańcz i pitaya.
Wcześniej też nie piłam dużo alkoholu, ale teraz już nie pamiętam, kiedy piłam alkohol. Jakoś to się wydarzyło tak po wakacjach rok temu i samoczynnie mi po prostu odrzuciło mnie od alkoholu i po prostu nie piję. Od tego czasu może wypiliśmy po pół piwa, w sensie jedno piwo na pół. I to by było na tyle. Tak samo na Sylwestra nie mieliśmy żadnego alkoholu, także no nie wiem, co się wydarzyło, ale no, przestało mnie do alkoholu ciągnąć. A z pięknego słoneczka wcześniej zostało nic. Straszne chmury się zrobiły, nie wiem w ogóle, o co to chodzi. Ale liczę, że potem jakoś trochę się to poprawi. Nie poczesałam się, widzę. Że potem się to jakoś poprawi i będę po prostu mogła gdzieś sobie wyjść, bo potrzebuję takiego energii ze słońca. Potrzebuję, tak czuję. Czy wy w pracy też przyjmujecie tyle dziwnych pozycji? Bo ja to normalnie przy tym biurku to już chyba wszystko robiłam. Albo zaczynam normalnie, a potem to leżę, pół leżę, tu jakoś, nie wiem, nogi na lampie. Ale ważne, żeby było wygodnie, żeby praca była wykonana. Ej, no i tak się poskarżyłam, a tu jednak wyszło słoneczko i taka jest piękna pogoda teraz na polu, że aż zazdroszczę Alfikowi, on sobie siedzi teraz na balkonie i sobie śpi. No, o to już bym tak chciała. Posiedzieć sobie na balkonie z jakimś fajnym soczkiem. Piwkiem zero. Dla pobudzenia mózgu. Zostały mi jeszcze 2 godziny pracy. Zrobiłam sobie jabłuszko. Ja lubię sobie kroić w ogóle, a właśnie na takie malutkie plastereczki. I wtedy jakoś tak mi się fajnie je, także... Przekąski wchodzą, muszą być przekąski. No zresztą to też takie moje drugie śniadanie, bo tak to obiad zjem dopiero około godziny 3-4, także wymyśliłam sobie przemeblowanie. Przemeblowania był trochę inny niż po prostu chęć zmian. Po pierwsze, słuchajcie, największym moim problemem było to, że ja wcześniej za sobą miałam bieżnię i ona nie wyglądała estetycznie w momencie, kiedy ja chciałam łączyłam się po prostu na firmowym komunikatorze. No i nie chciałam, żeby było
widać po prostu bałagan za mną, dlatego ja wam tu pokażę. Włączam aparat teraz, to będzie też dla mnie. Czy to widać? No dobra, ja to wezmę do ręki. To będzie też dla mnie test. I co teraz widać za mną? Nie, no super. Okej, tutaj jest jeszcze bałagan mały. Ale ogólnie będzie okej. Tutaj też mam lepsze światło do malowania się, no bo tutaj jest okno i balkonowe i takie zwykłe. Także to. O, tutaj do was pogadam. Jest okno balkonowe i jest okno zwykłe. A tutaj jest taki kącik sportowy, jest bieżnia, która tutaj da radę się rozłożyć. Tu jeszcze są kable, nie patrzcie na to. No i dwie maty do ćwiczeń. A tutaj mamy półkę na książki. I przy okazji, on tutaj nieważne, co ja, to jest bałagan. I przy okazji rozwiązuje się mój problem, który miałam z nagrywaniem. No bo to tak samo jak w pracy, wiecie. Fajnie jest mieć fajne tło, także teraz mogę nagrywać. O, tak. I widać szafę i łóżko. No i jest na łóżku, ale no to udajmy, że tego nie ma. Albo nie wiem, co widzicie teraz. Albo w taki sposób i tutaj jakoś sobie ładnie zaaranżuję tą półeczkę za mną. Pokażę wam jeszcze tak, bo całkiem mi się tutaj podoba. Fajna się tutaj taka przestrzeń zrobiła. O, tak będę się malować teraz. No dobra, druga pracka też trochę odhaczona. Potem będę kończyć montować vloga. A teraz idziemy na spacerek.